strefa komiksu? I teraz mam zaruinę. Ciekawe, co jest w środku. Dzięki danym z kotłów mogę dominować tropiące nożniki. Potrzebuję kodu, by tam wejść. Ha. Te dane mówią, że ktoś wyrył swój kod na szczycie pobliskiej wieży. Dobra, zobaczmy, czy kot wciąż tam jest. Żytna figurka. Wygląda jak część zestawu. Są tu też jakieś dane? Na razie ją zatrzymamy. Zachowam to sobie. Ruina. To jeden z tych sklepów. Może w środku jest jakaś figurka. Tekst mówi, że figurka została ukradziona, bo miała swój nadajnik. Jej ostatnia znana lokalizacja to podziemny garaż piętrowy. Może to test zapisu o ukradzionej figurce? Nękacze! Oh!
właściwe miejsce. Pora znaleźć figurkę. Stare wraki będą dobre na początek. Nie, muszę szukać dalej. Robi się coraz ciemniej. Lepiej uważać. A nic. Figurki tu raczej nie ma. Mocno cuchnął. Ale kupcy mogą się nimi zainteresować. To chyba ostatnie piętro. Oby figurka wciąż tu była. Znalazłam. Jeszcze jedna figurka do kolekcji. Słyszę kolejne maszyny. Niedobrze. Kolejni fanatycy Lundry. Jeśli są tacy jak Zed i jego oddział, lepiej, żebym uważała. Może chcą się zemścić.
szalondra. Szaleni i żądni krwi. Trzeba zachować czujność. Ludzi, czy może być więcej takich placówek? Chodzi z wnętrza tej ruiny. Zobaczmy, co jest niżej. Według tych danych, kod może znajdować się na górze. Nikt się nie rusza. Mnóstwo wagonów. Co to było za miejsce? Dobrze, że się zatrzymał. Thank you.
Przewróciłam zasilanie. Dobrze. Nikt mi już nie przeszkadza. Dziwny dźwięk. Hej! Jest tam kto? Jeśli tak byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc! Czekaj! Znajdę wejście! Właściwie to nie rozumiem, co mówisz, ale... Dziękuję! Chyba... Tymczasem będę cierpliwie czekać na twój pomoc. Znajomy głos. Doceniłbym oczywiście pośpiech z twojej strony, ale chętnie zaczekam. Zgromadziłem na przykład kolekcję odłamków bluzu przypominających słynnych kopaczy z przepływów. Ta winda nie pobudzi. Wejście na górę? Tu są jakieś dane. To może się przydać. Dzięki. Mam. Jeszcze jedna ozdoba do kolekcji. Przy okazji powinnam to dać Stemurowi.
zamiary uwolnienia swego oddanego sługi. Jasne. Dobrze, ruszam. To dzięki zręcznemu uderzeniu młota... Gildun? Aloy! Płomiennowłosa Nora, renowatorka Zapur, moja druga para rąk! Kto by pomyślał, że spotkamy się znowu w znajomych okolicznościach? Ha! Na pewno nie ja! Co ty tu robisz? No cóż... Wszystko zaczęło się od tego, że usłyszałem echo przedziwnego głosu, który wzywał mnie do cudownego miejsca. Ale... oparłem się! Wiedziałem, że to szczególna sprawa, którą trzeba się podzielić, więc ruszyłem do mojego entuzjastycznego kumpla Olvara. A gdzie on jest? Niestety, zostaliśmy rozdzieleni, gdy po drodze wpłynęliśmy w jakąś wojącą burzę. Zmyło mnie za burtę! Fale miotały mną bezładnie. Już myślałem, że skończę w paszce jakiegoś chłopaka. Ale nie! Morze wypluło starego Gilduna prosto na brzeg! Olvar niewątpliwie uznał, że już po mnie i ruszył dalej. Jak każdy szanujący się kopacz. Szedłem za nim tak długo, jak się dało. Aż trafiłem na drzwi, które nie chciały się otworzyć. No, oczywiście, poszukałem innego sposobu. I wtedy odkryłem jakąś starożytną dźwignię, która kusiła swoim potencjałem drzwiotwórczym. Więc pociągnąłem za... I pociągnąłem za nią. Co? Mogło, jak teraz myślę, zamknąć drzwi znajdujące się za mną. I... tak oto się odnaleźliśmy ponownie. Co za zbieg okoliczności. Możemy się trochę cofnąć? Skąd się tu właściwie wziąłeś? Ostatnio widziałam cię przy zaporze na północy. Po twoim odejściu wędrowałem tu i tam. Pogrzebałem w ruinach. Szukałem nawet szczęścia na zaporze za samotnym światłem. Ale to nic w porównaniu z naszą misją. Przeszedłeś całą drogę z terytorium Banuków na zakazany zachód? Jak ognicha na wietrze! Cały Gildun. Szczęśliwym trafem miałem okazję dołączyć do ekspedycji na płonący brzeg. Oto szansa na przygodę w zacnej kompanii, pomyślałem sobie. Połączyłem więc swój los z ich i oto jestem. Cóż, nie wiem jak ci się udało tu dotrzeć bez uszczerbku, ale... dobrze cię widzieć, Gildun. Opowiedz mi o tym całym Olvarze. Nasza więź okrzepła po drodze do tych nieznanych brzegów. Każdej nocy zdawałem towarzyszom rzetelną relację z moich dawnych wyczynów. Olvar przyjmował to w pełnym fascynacji milczeniu. Więc gdy dotarliśmy, zgodziliśmy się działać wspólnie. Ależ miał minę, gdy mu wspomniałem o tym miejscu. Nie ma jak odkrycie nowego wykopaliska w doborowym towarzystwie. Potem jak wypadłem z łodzi, szukałem go dosłownie wszędzie. Myślałem już, że zaginął, gdy odkryłem jego obóz na górze. Jak się dowie, że żyje, będzie szczęśliwy jak kardzia z udarem słonecznym. To na pewno. Dobra, wyjaśnijmy coś sobie. Jesteś przekonany, że Olvar dotarł w głąb ruin? Skorzystał z wypasionego szybu. Cóż... może nie tak wypasionego, bo trochę druzu zablokowało drogę. Jasne. Więc jeśli mamy go odnaleźć, trzeba najpierw przejść przez te drzwi. Razem? Tak, Gildunie. Pomogę ci odnaleźć Olvara. Przecież nie możecie ponownie utknąć. Wspaniale! Jak za starych, dobrych czasów! Ty ze swymi zaskakującymi, dziwacznymi metodami i ja z żyłką do grozy i ekscytacji. Drzwi są tuż przed nami. Panie przodem! Witaj pod moim skromnym... milowym dachem. Fajnie tu. Istotnie. Chętnie podzieliłbym się tym odkryciem z Olvarem. Niestety, gdy ujrzeliśmy te ruiny na horyzoncie, padłem do wody. Strasznie się ucieszyłem, gdy odkryłem swoje...
latarnię w tym tunelu. Holmar je wykorzystał. Zapewne po tym, jak uznał, że zginąłem. Jaki zaradny. Czułaś coś? Tu jest kot pozostawiony przez Przedwiecznego. Był sam. Puszczał to nagranie w nadziei, że inni do niego dołączą. Czy ktoś przyszedł? Nie wiem. Oto i nasza zawada na zawiasach. Finał wielkiej drama. Ach, to nie to. Aha! Nareszcie w środku. A sypiące się kamienie, cuchnąca pleśń, marzenie kopacza. Ktoś próbował włamać się do pomieszczenia naprzeciwko. Olwar nigdy nie skąpił szmotelefu. Nie dosięgnę do krawędzi. Podsadziłbym cię, ale... wiesz, nogi już... Pulpit jest spajczony. Wieczni pewnie uwielbiali się, jak się budować ten tunel. Musieli być świetnymi kopaczami. Aha! Ten stos gruntu to niewątpliwie specjalność Olwara. Przejście zablokowane. Trzeba znaleźć inną drogę na górę. Możesz mi pomóc? Co tylko zechcesz. Dobra, popchamy. Ja! Cudowne rozkosze przemieszczania się. Potrzebuję kodu i modułu klucza do drzwi. Zaczekaj! Rozejrzę się! Żaden wartościowy wykop nie jest wolny od diabelskich wyzwań. Sprawdzę wywietrznik, może coś znajdę. Powodzenia! Ja byłem lepszy w gubieniu rzeczy niż w ich znajdowaniu. Gubiłem, co tylko przyjdzie na myśl. Płotki, kruchy, bieliznę. Domowego kraba o imieniu Garun. Tylko gdy wpadłem do morza. Widzę, że wciąż ślubujesz się w niebezpiecznych przejściach. Wow! O, nic ci nie jest. Na jasne.
Kolejny kod od kumpla ze Starego Świata. Brawo. Dziwy dżentelmen! Jedno z to ludzi przybyło na jego wezwanie. Nie wygląda na to. Może istnieje jakaś droga bez upadków. Czy motolepem? A może za pomocą półgoroku? Dobra, pchamy! Ojej! Ten wagon piszczy gorzej niż dzik podczas święta kowali! Zostać wagon na wyższym piętrze, by wejść. Chyba najpierw muszę tam dotrzeć. Hej, Gildu, dasz radę dotrzeć do sterowania windą? To znaczy, przeleźć na drugą stronę? Jasne. To jak poznałeś się z Olwarem? Podróżowaliśmy z karawaną. Na początku był oschły. Aż powiedziałem mu o mamie. O jej bezcennym lusterku i o tym, jak znalazłem takie samo. Zaciekawiło go twoje lusterko? Jest bardzo dociekliwy. Pasowalibyście do siebie jak śruba i nakrętka. Ha! Wciąż się do czegoś nadaje. No dobrze. Zobaczmy.
Dobrze, to już chyba wszystko. Chodźmy dalej. Jesteśmy coraz bliżej Olwara. Wciągnij mnie, Gildon! Się zastanawia, co to było za zamieszanie. Udało się coś znaleźć? Dane. Nie napisał tego. Zdaje się, że nasz przyjaciel w końcu kogoś znalazł. Ale po Olwarze ani śladu. Trzeba szukać dalej. Serio? Chyba zjadłem za dużo seksu, czekając na kimś innym przywódcym. Ale będzie tego najpierw! On musi być Olwar. Zimne. Leży tu już od jakiegoś czasu. Jego wybuchy pewnie zwabiły norniki. Czy to? Okradło usterko Gilduma. Pewnie wtedy, gdy wypchnął go z łodzi. Jak o tym powiedzieć Gildunowi? Olwar się zabarykadował, ale Nurnach i tak się przebił. A, to i ona! Niezrównana kopaczka, muszę przyznać. No, słucham. A zatem? Znalazłeś ślady mojego tajemniczego partnera? Gildon. Olwar nie przeżył. Maszyny. Gdy go znalazł, on trzymał to.
Moje lusterko, ale... Ale jak? Pewnie cię to zasmuci, ale... Myślę, że on... Naprawdę mu zależało. Wiedział, że to dla mnie ważne. I dlatego właśnie to trzymał. Myślał o mnie do samego końca. Gildum, pomyśl o tym, co się wydarzyło. Mówiłeś, że po drodze wypadłeś z łodzi. Jak tylko ruiny pojawiły się na horyzoncie. Co za nieszczęśliwy wypadek. Ale zamiast szukać ciebie, Olvar ruszył dalej. Zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby znaleźć coś wartościowego. Mówiłeś też, że twoja pamiątka jest sporo warta. A Olvar o tym wiedział. To znaczy, że... Przecież on by... Nie swojemu... A... To jak... Kubeł popiału w ognisko. Nie mam racji? Chyba myślałem, że... Może... Że znalazłem przyjaciela. Co ja tam wiem... Kolejny żałosny dzień starego Gilduna. W sumie mogłem się przyzwyczaić. Bo tak po prawdzie... Nigdy nie miałem przyjaciela. W sumie... Kiedy nawet twoja rodzona matka cię zostawiła... To czemu nie inni? A zaczynam myśleć... Że tak będzie już zawsze. Czego bym nie zrobił... Nie powiedział. W końcu. I tak zostanę całkiem sam. Hej, to nieprawda. Przecież ja tu jestem, Gildu. W sensie, nie będę w pobliżu cały czas. Ale wiem, jak możemy utrzymać kontakt. Dzięki temu. To jedno z twoich cacek? Nazywa się Fokus. Przyłóż go tu. O tak. Jej! Iskry ze stali. Spójrz na to. I na to. Jeszcze tam! Co za cudo. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Kontaktuję cię z kilkorgiem moich przyjaciół. Pomogą ci się oswoić z Fokusem. Poza tym pamiętaj. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znać. Na pewno pomogę. Zanim dasz stąd drapaka, chcę ci coś podarować. Zrobisz z tego dużo lepszy użytek niż ja. Dzięki, Gildun. No to do zobaczenia. Gaja, właśnie dałam Fokusa przyjacielowi.
Podłączysz go może do naszej sieci? I może wywołuj go od czasu do czasu. Przyda mu się ktoś, z kim mógłby pogadać. Oczywiście. Chętnie z nim porozmawiam, o ile tylko wyrazi taką chęć. Halo? Halo? Czy ta rzecz działa? Witaj, Mildunia. Kontynuujmy naszą rozmowę na innej częstotliwości. Wow! Kto to? Chwila! Nic nie mów! Kolejna przyjaciółka płomienno-włosej Nora? Na kuźnie! To będzie fantastyczne! W istocie. Dzięki, Gaja. Za bardzo zbliżam się do wieży. Powinnam się oddalić. Siadam teraz.